No i w tym miejscu była hala narzędziowni. To pierwsza hala, którą zbudowano po rozpoczęciu budowy FSO. I tutaj do ostatniej chwili, czy do początku tego roku, hala stała, przy czym ostatnio była już wydzierżawiona jakiejś tam firmie do innych celów, ale przedtem przez wszystkie lata była narzędziownią. Tu robiono narzędzia, tłoczniki, wszelkiego rodzaju, właściwie wszystko, co było potrzebne jako narzędzia do produkcji samochodów. A było tu jednocześnie na tej hali, znajdował się wydział remontowy do naprawy maszyn i tak dalej oraz dział głównego konstruktora. Te trzy pozycje znajdowały się właśnie w tej hali, ale głównie nazywano ją i istniała jako narzędziowa. To jest miejsce, gdzie była hala zakładu numer 6, taką on miał nazwę. Tą halę zbudowano wtedy, kiedy kupiliśmy licencję na Fiata 125P i na tej hali produkowane były silniki do Fiata 125P. To właściwie jedyne zadanie było tej hali. Hala 6 to tak wygląda, ale myślę, że w szczegóły nie będziemy wchodzili, ale ta strefa to był magazyn po prostu na materiały, które zostały dostarczane. To wszystko, co mamy tutaj, to jest właśnie teren dawnej odlewni. To się nazywa odlewnia metali kolorowych. Tu robiliśmy wszelkiego rodzaju te lekkie, białe odlewy. To jest ta hala, ale oczywiście obok niej również były tereny związane z tą halą do produkcji wszelkiego rodzaju urządzeń dla tej odlewni. To było razem połączone w zasadzie w jednej hali. A to było kiedyś połączone, przejazd był pod wiaduktem. Dobra. Tak, czy to jest dalszy ciąg terenu odlewu. I to były silniki dużego Fiata na początku i potem Polonez i pozostałe, tak? Jeżeli chodzi
Nie tylko dużego Fiatu. Kiedyś były silniki do Warszawy, M20. I one też tutaj były odlewane? Nie montowane. Ale jak ja mówię o silnikach, to mówiliśmy o tej. Zakład 6. Natomiast to była odlewnia, więc robiła różne części do różnych potrzeb i Warszawy, i Syreny, i Fiata. Ten teren to była hala, taka trochę może prowizoryczna, i tu montowane były samochody Syrena. Montaż samochodów Syrena znajdował się tu. Możesz wejść? Proszę? Do środka. Chyba zamknięte. Lakiernia zbudowana powiedzmy na początku lat 90. Natomiast przed tym to była druga z kolei hala zbudowana do rozpoczęcia produkcji samochodu Warszawa. I w tej hali, której dzisiaj już nie ma, to produkowany tu był zakład mechanizmów, nazywał się zakład numer 3. I w tej hali produkowano wtedy wszystko do samochodu Warszawa, można by powiedzieć, poza nadwoziem. A więc silniki, skrzynie biegów, tylne mosty, zawieszenia, hamulce. No wszystko, krótko mówiąc, mechaniczne. Nawet na tej hali był oddział automatów, tak się nazywał, ponieważ pracowały tam tokarki automatyczne. I na tym oddziale produkowano wszelkiego rodzaju śruby i śrubki, jakie były używane do produkcji całego samochodu Warszawa. Także przy tej okazji mogę powiedzieć, że to była fabryka, w której robiono do samochodu wszystko w jednym miejscu. Poza dużymi odlewami na przykład bloków silnikowych, które były w odlewni w Lublinie, jeszcze tam niektóre pozycje z kooperacji, ale wtedy ta kooperacja prawie nie istniała. Fabryka została tak zorganizowana, że wszystko mieliśmy robić tu. Dzisiaj takich fabryk na świecie nie ma. Dzisiaj fabryki składają się tłoczni, spawalni, lakierni, montaży. Wszystko inne to jest kooperacja i specjalizacja. Grill, wietrzak i obecny woźnik. Portu wewnętrznego. To wszystko, co wożono na terenie fabryki tymi różnymi wózkami i samochodami, hali do hali i tak dalej, to cały ten transport mieści. Dzisiaj wejście jest od drugiej strony i mieści się tutaj autopart serii. Tutaj był część finalna zmontowanych silników M20, czyli tak zwana hamownia. Każdy silnik musiał przejść przez hamownię, być uruchamiany, regulowany i tak dalej.
Dzisiaj również takie rzeczy się odbywają komputerowo, także tego już nie ma, a tutaj to była dosyć duża hamownia silnika. Tutaj, tak mniej więcej jak po ścianie, to była tłocznia. Tłocznia wytłoczek do samochodu Warszawy. Dosyć stara, że tak powiem. Te prasy, te urządzenia, no były niestety z tamtych lat, a więc dosyć stare. Zresztą absolutna większość maszyn i urządzeń pochodziła ze Związku Radzieckiego. To jest właśnie obiekt pierwszej tłoczni, jak rozpoczęto produkcję Warszawy. Przez wiele lat tutaj produkowano wytłoczki do tego samochodu. Natomiast w późniejszym okresie, to były lata 70., zbudowano nową tłocznię, którą obejrzymy za chwilę. Tak jak mówię, jest tłocznia i w bezpośrednim sąsiedztwie tłoczni była spawalnia, czyli wytłoczki wychodzące z tłoczni przychodziły na spawalnię i tutaj w kolejności już budowano nadwozia samochodów Warszawa, a potem Fiata i Poloneza do ostatnich, że tak powiem, dni działalności FSO. Tutaj była spawalnia dla tworzenia i budowania nadwozi do samochodów tu produkowanych. No teraz powiem panu, że sam jestem zaskoczony bardzo tym, co tu zobaczyłem. Bo byłem pewien, że fabryka cały czas utrzymuje te podstawowe zakłady, jaką jest tłocznia, spawalnia, lakiernia i montaż. No, wychodzi na to, że to jest miejsce, gdzie powinny być urządzenia spawalnicze, a to widać jest w tej chwili rozebrane. To. Montaż dla samochodów mieścił się poza tą halą, w drugiej hali obok. To tam jeszcze dojedzie. Stawa i Fiat były montowane tu. Thank you.
fala w ostatnim czasie, do końca działalności fabryki, była montażem samochodu. Czyli ostatnio Chevrolet, to wszystko, to kiedyś Fiat, to było tu, na tej hali montowane. Teraz to jest wydzierżawione dla którejś warszawskiej uczelni technicznych i oni tutaj sobie działają. Natomiast przed nami jest tłocznia budowana w latach 70. Bardzo nowoczesna. Jeżeli chodzi o tą tłocznię. Gdy kiedyś budowano tak, na przykład tłocznię, że na poziomie zerowym, na poziomie gruntu ziemi znajdowały się maszyny, a jeżeli jakieś odpadki, fragmenty wytłoczek spadały, to tak jakby pod ziemię, do piwnicy i potem były wywożone. Ta tłocznia jest budowana inaczej. Poziom zerowy tej tłoczni jest tu, na tym wysokim poziomie. I wszystkie maszyny stoją na tym poziomie wzdłuż. Natomiast to wszystko, co jest odpadem po tłoczeniu konkretnych wytłoczek, błotników, innych maszek i tak dalej, spada w dół i dopiero pod nami, z dołu, to wszystko jest wywożone. Oczywiście część pierwsza tłoczni po lewo to jest magazyn, a po prawo to są już linie, konkretne linie tłoczne, gdzie stoją prasy. Tych linii jest, jak dobrze pamiętam, około 20. Każda linia ma pras od 5 do 6, 7 pras. I to jest w ten sposób urządzone. A to jest tor, który z głównej linii, jeżeli dostawy były dostawione koleją PKP, to wjeżdżały na teren fabryki i właściwie przez całą fabrykę przeciągał się ten tor i dostarczał towary aż do odlewni, która była ostatnim zakładem w tym kierunku. Tutaj ten obiekt to jest pomieszczenie straży pożarowej. My jako jedna z bardzo niewielu fabryk posiadaliśmy własną straż pożarową. Od lat zawsze to była dobrze zorganizowana i jeździła na różne ratowanie sytuacji, także poza fabryką.